Witam serdecznie na kanale Moje EDC. 19 marca dokładnie minął rok, odkąd zdecydowałem się założyć ten kanał i prowadzić go, umieszczać na nim swoje recenzje, swoje filmiki związane z EDC, czy to nożami, czy to jakimiś narzędziami do pisania, typu długopisy, pióra, czy też latarki, multitule, zapalniczki, zegarki. Na razie jeszcze nie, ale przymierzam się. Być może coś tutaj z tego wyjdzie i również zabiorę się za recenzowanie zegarków, które też są nieodłącznym elementem EDC. No i muszę przyznać, że teraz nadszedł taki czas trochę na podsumowanie tego roku. Bo pierwsze moje odczucie jest takie, że bardzo szybko mi ten czas zleciał. Naprawdę, kiedy ostatnio spojrzałem sobie tutaj w swój kanał, dodając jeden z kolejnych filmów, no byłem zaskoczony, że tak naprawdę już za parę dni, bo 19 marca minie tutaj już rok, odkąd ten kanał prowadzę. No, zleciało, że tak powiem, jak z bicza strzelił, co tutaj chyba jest dla mnie jednym z najlepszych dowodów na to, że tworzenie tutaj tych materiałów, umieszczanie ich i później również jakieś korespondencja, wymiana zdań z wami, czyli z moimi widzami, sprawia mi na tyle dużo frajdy, na tyle dużo radości i przyjemności, że no, czas spędzany przy tym naprawdę szybko mija. No, na chwilę obecną, jeśli chodzi o takie krótkie statystyki, nie będę tutaj za bardzo się w nie wdawał, no to na 19 marca w ciągu tego roku udało mi się uzyskać 575 subskrybentów. Być może jest to dużo, być może jest to mało. Ciężko mi tutaj jakoś odnieść się do innych kanałów poświęconych chociażby tej tematyce, ponieważ żadnego z nich nigdy nie śledziłem tak naprawdę od początku jego istnienia, więc nie wiem, jak to od początku wyglądało. No jak dla mnie jest to liczba raczej duża niż mała, no bo przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony faktem, że w ciągu tego roku aż tyle osób zdecydowało się poświęcić mojemu kanałowi większą uwagę. Postanowiło się tutaj w pewien sposób mi zaufać i poświęcić swój czas na oglądanie tych materiałów, które tutaj dla was przygotowuję. Cieszy mnie to bardzo i tutaj przy okazji od razu chciałbym wam bardzo podziękować zarówno tym osobom, które subskrybują mój kanał, jak i tym, które oglądają moje filmy bez tej subskrypcji. Zachęcam również do tej subskrypcji, bo przyznam szczerze, że słuchając czasami innych twórców na YouTubie, którzy mówią, że proszą o lajki, o subskrypcje, bo to motywuje ich do pracy, bo dzięki temu tutaj chętniej im się te materiały tworzy. No na początku, jak tego słuchałem, zanim sam zacząłem tworzyć materiały na YouTuba, no to podchodziłem do tego tak, no bez przesady, tak, no bo co, bo ci tutaj dam łapkę w górę, czy dam subskrypcję, to od razu lepiej się poczujesz. No tak do tego podchodziłem, ale teraz, kiedy już sam tworzę te materiały, to naprawdę muszę przyznać, że sprawia to bardzo dużo radości twórcy, przynajmniej mi, jak i też z tego, co mówiłem przed chwilą, wynika, że innym również. Bardzo dużo radości sprawia mi to, że mam nowych subskrybentów, nowe osoby, które właśnie decydują się trochę więcej uwagi poświęcić mojemu kanałowi, który no nie jest dużym kanałem, nie ukrywajmy, ale mam nadzieję, że będzie się przy waszym wsparciu, przy waszej pomocy rozrastał. No i tutaj również, jeśli chodzi o tych subskrybentów, no to chciałbym podziękować Brutusowi z kanału Brutus, który w jednym ze swoich filmów, to wtedy, kiedy jeszcze tak naprawdę mocno zaczynałem, to były pierwsze miesiące funkcjonowania tego mojego kanału, w jednym ze swoich filmów wspomniał, o nim polecił, dzięki temu przybyło mi kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu subskrybentów. Również tutaj podziękowania dla Kucyka, który również w jednym z swoich materiałów polecił mój kanał i dzięki temu też nagle patrzę, w ciągu jednego, dwóch dni od momentu chyba publikacji tego jego wideo, nagle patrzę, liczba moich subskrybentów tutaj zamiast powiedzmy kilku dziennie, czy też tam, no właściwie kilku, można tak to powiedzieć, zamiast kilku dziennie zaczęło mi tutaj pojawiać się kilkunastu dziennie nowych subskrybentów. No był to niezły przeskok i tutaj również dziękuję tobie Kucyk za tą rekomendację. No mam nadzieję, że tutaj nie zawiodę zarówno was, jak i też wszystkich moich widzów. Również wam właśnie dziękuję za tą subskrypcję. No będę chciał na pewno tutaj dalej robić to, co robię, bo jak już wspomniałem wcześniej, sprawia mi to dużo
radości, dużo, dużo frajdy. I mam też nadzieję, że te moje filmy również Wam się przysługują i w jakiś tam sposób Wam pomagają, czy to w wyborze, czy to w podjęciu jakiejś decyzji odnośnie Waszego EDC. No również będę chciał tutaj swój kanał rozwijać pod względem, powiedzmy, technicznym, tak? No ci, którzy oglądają mnie od początku, albo ci, którzy oglądali moje pierwsze filmy, no to mogliście zauważyć, że sporo się od tego czasu pozmieniało. Już za tło, tak jak to nie było na początku, nie robi mi podłoga panelowa zbudowana z paneli. Teraz mam tło, można powiedzieć, bardziej profesjonalne. Jest to taka podkładka czarna, dzięki czemu tutaj oświetlenie lepiej się odbija, lepiej tutaj współgra z tym wszystkim, dzięki czemu ten jakość nagrania również jest lepsza. No ostatnio również zainwestowałem trochę pieniędzy, no nie wiem czy trochę, tam 20 parę złotych, no ale jest tam jakaś kwota, jakaś inwestycja jest. Zainwestowałem w profesjonalną lampę fotograficzną, dzięki czemu tutaj mam nadzieję, że też zauważyliście od kilku ostatnich materiałów, ta jakość nagrania jest lepsza, lepiej te rzeczy, te materiały, które ja tutaj Wam przedstawiam, które Wam recenzuję, są również lepiej doświetlone, lepiej widoczne. No i będę tutaj dalej rozwijał ten swój kanał. Nie wiem, czy też ostatnio zauważyliście, ale zmieniłem również ikonkę. I tu też od razu prośba do Was, żebyście w komentarzach powiedzieli, jakie są Wasze odczucia. Ci, którzy widzieli tą moją poprzednią ikonę kanału, jak i ci, którzy teraz widzą tą różnicę, prosiłbym Was o krótką informację, czy podoba Wam się ta, czy bardziej tamta, czy może coś bardziej w stylu tamtej zrobić, bo tutaj ja również jestem otwarty na Wasze sugestie, na Wasze uwagi i za wszystkie dziękuję, tak? Bo to również pomaga mi ten kanał rozwijać, pomaga mi też sprostać w mniejszym, większym stopniu Waszym oczekiwaniom. No i jeśli chodzi o podsumowanie, no to chyba już nie będę tutaj za bardzo tego przeciągał, bo za długi mi ten materiał wyjdzie. Jeszcze się okaże, że będzie dłuższy niż recenzja. Więc na koniec raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za zaufanie, za czas poświęcony na oglądanie moich materiałów, za każdą uwagę, za każde spostrzeżenie, informację zwrotną. No i oczywiście do usłyszenia.